Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Dzień dobry, Wojciech Drażba. Chociaż to dopiero początek lutego, już dzisiaj można powiedzieć, że Litpol Malow, 45. indywidualne Mistrzostwa Polski w badmintonie, były w Suwałkach imprezą roku. O tych zawodach rozmawiamy dzisiaj z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego, panem Jerzym Sztoszyńskim, prezesem Suwalskiego Klubu Badmintona. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Jackiem Niedźwieckim, trenerem Suwalskiego Klubu. Witam. Witam Państwa. Warto było włożyć trochę trudu i zorganizować te zawody? No nie trochę trudu. Tylko dużo. Jest to ogrom pracy różnego rodzaju. To jest duża impreza, więc wymaga zaangażowania, dużo czasu, profesjonalizmu, wielu ludzi, także stosownych finansów, aby mogła być ona zorganizowana na odpowiednim poziomie. Natomiast warto było, na pewno. Wszyscy i z zewnątrz, i zawodnicy, i działacze, i cały zarząd Polskiego Związku Badmintona, jak również kibice, ocenili tę imprezę jako imprezę wysoko profesjonalnie zorganizowaną, znakomicie zorganizowaną, przy udziale całej sali kibiców, którzy szczelnie wypełnili halę suwalskiego OSIR-u. Także impreza na pewno udana, Mistrzostwa Polski pod względem organizacyjnym zorganizowane perfekcyjnie. No właśnie a propos kibiców, zawodnicy z innych miast jak wchodzili w sobotę po południu na halę, no byli zdziwieni, że tylu ludzi przyszło oglądać gry finałowe. Uczestniczyłeś w wielu mistrzostwach, czy rzeczywiście w innych miastach tak nie jest? No w innych miastach no, mogę przykład podać Słupska. No tam gramy na o wiele większej hali Gryfi, która mieści około 3000 ludzi, także na pewno tyle ludzi nie było, bo w Słupsku około 100 osób, może nawet mniej. No tu sam byłem zdziwiony, bo to była powtórka sprzed wielu lat, gdzie tłumy przychodziły na badminton i oglądały zawody na najwyższym poziomie. Kibice dopingowali szczególnie naszych zawodników, 6 medali zdobyliśmy. Jak można ocenić ten dorobek? Pod względem sportowym wypadliśmy niewątpliwie gorzej niż wypadaliśmy w ostatnich latach. Było to wynikiem kontuzji Nadii Kostiuczyk, która z powodu operacji nie mogła wystartować w Mistrzostwach Polski, jak również tego, że Asia Szleszyńska urodziła bliźniaki i w związku z tym jej start również nie był możliwy. To spowodowało zmniejszenie naszego dorobku medalowego. Trzeba także dodać, że z klubu odeszła Ewa Jarocka do Hubala Białystok, która tutaj zdobyła srebrny medal na tych mistrzostwach. Także kilku innych zawodników, ale ci zawodnicy akurat medali. Michał Rogalski medal też. A, również Michał Rogalski zdobył medal, który także z naszego klubu odszedł do Hubala Białystok. No jest to sytuacja taka, która się dzieje. Te ruchy kadrowe są oczywiste. Nasi zawodnicy grają nie tylko w Białymstoku, grają przede wszystkim, idą do Krakowa, tam grają w AZS-ie krakowskim, idą do Olsztyna, tam grają w AZS-ie olsztyńskim, studiują, jak również grają. I to jest niewątpliwie w ogóle zaleta tego, że nasi wychowankowie mogą grać w całej Polsce, a nie tylko w Polsce, bo również w Europie, przykład Agnieszki Czerwińskiej. Natomiast rzeczywiście absencja tych dwóch zawodniczek spowodowała zmniejszenie naszego dorobku medalowego, jak również różnego rodzaju perturbacje spowodowane tym, że Łogosz z Matusiakiem grali
z partnerkami z innych klubów, co powodowało, że już we wstępnych fazach eliminacyjnych spotykali się z innymi naszymi zawodnikami, eliminując ich. Mhm. Jacek, o ile można było być pewnym sukcesów Michała Łogosza i Roberta Mateusiaka, o tyle już dała znać tak zwana druga fala kadry narodowej. Złoto Małgorzaty Kurdelskiej, dwa medale Łukasza Morenia. To już czas na tych zawodników? No już czas, ale to jeszcze taki czas nie w pełni wykorzystany przez młodzież. Ponieważ na przykład Gosia Kurdelska z Agnieszką Wojtkowską z Głubczyc na pewno nie wygrałyby gry podwójnej, gdyby uczestniczyła w tych zawodach nasza Nadia Kostiuczyk, która na co dzień gra z Kamilą Augustyn. Byłaby to para nie do przejścia dla tych młodych dziewczyn. Na pewno z dobrej strony z tej młodzieży pokazał się nasz zawodnik Moreń Łukasz, który nieoczekiwanie zdobył brązowy medal, choć chyba to były jego pierwsze zawody, w których grał w grze pojedynczej, bo on jest specjalistą do gier podwójnych, ale zagrał turniej życia, wygrał z wyżej notowanymi zawodnikami na listach. Można powiedzieć, że Łukasza w ogóle na listach nie ma, bo jak mówiłem wcześniej, nie gra turniej singlowych. No jeszcze nasi zawodnicy, no to Kasia Niederaus, która była rozstawiona z numerem drugim, ale pechowo już w ćwierćfinale o grze o medal wpadła na 100% faworytkę Kamila Augustyn. Choć zagrała ładny mecz, ponieważ nawet mogła wygrać pierwszego seta, wygrywała 19-16, jednak przegrała na przedwyraźnie 22-20. Będziesz częściej na nią stawiał teraz w rozgrywkach ligowych? No zobaczymy, no, jest runda rewanżowa, bardzo ciężkie mecze, tu nie ma już co ryzykować, ona jest zawodniczką dobrą, ale na pewno będzie grała z Anią, mogłaby grać z Anią Narel, która jest od niej jednak lepszą zawodniczką, jest Ewa Jarocka z Białegostoku, są zawodniczki ze Słupska, Kamila Augustyn, także ciężka przeprawa przed nią, no, ale zobaczymy, jeszcze to można gdybać, co będę mógł wystawić. Na podium Mistrzostw Polski stawali weterani, 40 albo blisko 40-letni zawodnicy, Jerzy Dołhan, Dorota Grzejtak, Barbara Kulanty. Młodzież jeszcze dużo musi się uczyć od tych rutyniarzy? Ja myślę, że jeżeli chodzi o taki przeciętny poziom badmintona pod względem ilości zawodników reprezentujących w miarę wysoki poziom, to w tej chwili myślę, że sytuacja jest gorsza niż przed 5-10 lat. Stąd też ci zawodnicy, którzy grali przed 5-10 laty, jeszcze w tej chwili zdobywają medale, a nie powinni. Młodzież, która trenuje chociażby w szkołach mistrzostwa sportowego, do 19 lat tam trenują, dwa razy dziennie. Czy też trenujący w ośrodku przygotowań olimpijskich, również trenujący dwa razy dziennie, nie powinni dać szans tym zawodnikom ponad 30-letnim, bądź grubo ponad 30-letnim, którzy no, trenują co najwyżej raz dziennie. Niemniej jednak, jak się okazuje, ten potencjał, talent i to przygotowanie, które oni zdobyli przed 5, 10 czy 15 laty, procentuje i wystarcza, aby wygrywać z tymi zawodnikami o wiele więcej trenującymi. Wydaje mi się, że trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić, co jest tego przyczyną. Gdzie leży przyczyna tego, że ci starsi zawodnicy jeszcze stają na podium Mistrzostw Polski, a ci młodzi tylko sporadycznie trenując dużo więcej, przebijają się do strefy medalowej. Różnie mówiło się o poziomie tych mistrzostw, zwłaszcza w kontekście konkurencji kobiecych. Rozmawiałem z trenerem koreańskim, no mówi, że no to jest problem, dramat w polskim badmintonie. No tak, jest, badminton polski jest bardzo zróżnicowany. Wacha, Mateusiak, Kłogosz, Kamila Augustyn i Nadieża Kostiuczyk jest, można powiedzieć, lata świetne do przodu przed resztą zawodników. To jest taki podział oni i reszta Polski, bo reszta Polski to już poziom wyrównany, jak wcześniej wspomnieliśmy. Jurek Dołhan, 44 lata, jeszcze spokojnie gra i zdobywa brązowy medal, czyli to jest coś niepokojącego, bo ja pamiętam jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu młodzież odgrywała
decydujące znaczenie. No, w grach pojedynczych na przykład Darek miał Zięba 18 lat, już był srebrnym medalistą mistrzostw Polski. Tutaj coś takiego się nie zdarzyło. Przemek Wacha 28, Rafał Hawol 25, doświadczeni zawodnicy. Także no jest jakiś problem. Chyba poziom jednak w Polsce troszeczkę się obniżył, szczególnie w tych kategoriach młodszych. Jest ta czołówka, która to ciągnie jakoś, ale mówię, to są zawodnicy tacy jak Robert, Michał, którzy zaraz odejdą i co po tym? No, musimy grubo się zastanawiać. Jacek tutaj powiedział, że chyba się poziom tych naszych zawodników obniżył. Ja myślę, że tutaj to słowo chyba nie jest akurat adekwatne. Jest oczywistym, że się obniżył. Jeżeli chodzi o te kategorie młodzieżowe, juniora, młodszego, juniora. Przecież przed 5-10 laty nasi zawodnicy, łącznie kiedy jeszcze w reprezentacji juniorów grał Jacek Niedzielski, Asia Szleszyńska, odgrywając tam podstawowe role, to w Mistrzostwach Europy zdobywaliśmy do lat 17 w drużynówce złote medale Mistrzostw Europy, a w Mistrzostwach Europy juniorów zdobywaliśmy medale i wiele, wiele ćwierćfinałów. Dzisiaj ci nasi juniorzy przegrywają z takimi nacjami jak Portugalczycy, jak Turcy, jak zawodnicy z tych krajów, które nie odgrywają znaczącej roli w badmintonie, a oni z nimi przegrywają. I to widać ewidentnie na Mistrzostwach Polski seniorów, że nie odgrywają ci zawodnicy, zwłaszcza zawodniczki odpowiedniej roli, do jakiej powinni być predysponowani. Z kolei Klaudia Majorowa, od niedawna trenerka reprezentacji juniorów, właśnie narzekała, że musi uczyć tych młodych ludzi wszystkiego prawie od podstaw, ale też mówiła, że nie widzi u siebie na razie w kadrze Macieja Połakowskiego. Jakie są perspektywy tych młodych Suwalczan? No, Połakowski, Walentukanis? Ja co do Klaudii Majorowej mam takie mieszane uczucia. Ona mnie w wieku 23 lat też nie widziała w kadrze, choćby mistrzem Polski. Mówię, że jestem za stary, także może jej słowa będą również odwrotnie prorocze. I ja uważam, że Maciek może być ma smykałe, ma talent do uprawiania badmintona. W tej chwili wzięła do kadry słabszych od niego, także to jest dziwne. No zobaczymy, ja dla Maćka przekazałem takie uwagi, że on musi trenować, musi wygrywać i ona nie będzie miała żadnych obiekcji, żadnych problemów, żeby go wziąć do tej kadry, żeby grał w tej kadrze. Jest w tej kadrze Aneta Walentukanis i to jest problem taki, że właśnie problem szkolenia w ośrodku przedolimpijskich. Kiedyś ja poszedłem do takiego ośrodka z Asią w wieku po szkole podstawowej, czyli wiek 15-16 lat. W tej chwili w ośrodku trenują zawodnicy, którzy studiują. Tylko studiują, także zawodnicy już tak ukształtowani. Trzeba jednak te talenty polskie wysyłać, żeby one uczyły się od trenerów chińskich i koreańskich w tym ośrodku. I trenowały razem z najlepszymi Polakami. I myślę, że wtedy może to w przyszłości być sukcesem. Mistrzostwa Polski były okazją do promocji badmintona. Co można powiedzieć o tej dyscyplinie w Suwałkach? Czy następuje regres, czy też ona się rozwija? Ja myślę, że utrzymujemy wysoki poziom, jeżeli chodzi o promocję tej dyscypliny w mieście, w województwie i w Polsce, a także poza granice naszego kraju. Co prawda, jeżeli chodzi o sukcesy, zwłaszcza w tych kategoriach młodzieżowych, juniora, młodszego, juniora, odnosimy te sukcesy w mistrzostwach Polski poszczególnych kategorii wiekowych. Natomiast gorzej jest tutaj z sukcesami międzynarodowymi. Natomiast taka impreza jak indywidualne mistrzostwa Polski pokazała, że ta dyscyplina jest dyscypliną znaną w Suwałkach, jest dyscypliną popularną, chętnie oglądaną i wiele, wiele osób interesuje się tą dyscypliną i zna tą dyscyplinę. A więc przez ponad 30 lat istnienia suwalskiego badmintona, od raczkowania aż po zupełny profesjonalizm i po sukcesy rangi międzynarodowej, światowej, już nie tylko europejskiej, poprzez sukcesy krajowe, zdobywanie drużynowych mistrzostw Polski, wielu tytułów indywidualnych mistrzostw Polski,
przyczyniliśmy się do tego, że ta dyscyplina ugruntowała swoją pozycję najlepszej dyscypliny, a klub, Suwalski Klub Badmintona, a w tym pierwszoligowa sekcja SKB Lech Polmalow, ugruntowały swoją pozycję pierwszego klubu sportowego w historii tego miasta. I oby tak było dalej. Dziękuję panom za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Do widzenia.